No cześć, odkopałem się trochę z newsów, także wjeżdżają pierwsze za czerwiec. Na początek sprzętowo. Zwift pokazał nowy rower wpinany w trenażer Core do jazdy stacjonarnej. Nie ma oczywiście znowu zbyt wiele szczegółów, bo producenci nie podsyłają szczególnie jakichś presek. Wygląda to bardzo sensownie. Ja jestem fanem jeżdżenia w domu na rowerach dedykowanych pod trenażer czy na rowerach wręcz stacjonarnych z wbudowanym trenażerem, dlatego że nie zużywamy wtedy i nie niszczymy naszego roweru letniego, roweru startowego, szczególnie jeżeli jest to na przykład jakaś droga triatlonówka. Zobaczymy, jak ten rower będzie się prezentował, jak się go uda gdzieś dopaść na żywo. Szkoda, że producenci nie podsyłają jakichś informacji, na których można by bazować, no ale maszynka wygląda całkiem ciekawie i na pewno będzie fajnym rozwiązaniem dla kogoś, kto chce jeździć w domu i na przykład jest kilka osób o różnym wzroście, to wtedy taki rowerek stacjonarny zdecydowanie robi robotę. Drugi news również sprzętowy. Na wyścigu gravelowym przewinął się nowy Red XPLR, czyli do graveli o powiększonej pojemności tylnej przerzutki, ale to, co jest tu kluczowe, to jego 13-biegowość. Jeździłem sporo na Campagnolo Ekar właśnie w setupie 13-biegowym, 40 z przodu i 9-42 z tyłu i muszę powiedzieć, że rzeczywiście takie zestawienie biegów pozwala jeździć na jednym przełożeniu. Minimalnie tam oczywiście brakuje w którymś momencie tych skoków na kadencji, jak zaczynamy zwalniać, to coraz większe nam się robią te skoki pomiędzy zębatkami, ale przy prędkościach tam około 30 i więcej już na szosie jest fajnie ciasno zestopniowane, a z drugiej strony w terenie, jak też potrzebujemy wrzucać te miększe biegi, to idzie tam sobie jakoś to podobierać, szczególnie, że często gdzieś tam ten teren staje się szybko bardzo wymagający i w sumie o sporo musimy zredukować. Także 1 na 13 jest ciekawym rozwiązaniem. Ja co prawda będę szedł w rozwiązanie Classified, które daje jeszcze mimo napędu jeden z przodu, dwa biegi. Jak to będzie rozwiązane w szczegółach, na pewno wpadnie na kanał, ale na razie to jeszcze jest w fazie projektów i tworzenia tego rozwiązania. Trzeci news ze świata polskiego kolarstwa. Mamy już reprezentantów na Igrzyska Olimpijskie. Na szosę pojedzie Michał Kwiatkowski, co nie jest pewnie dla nikogo specjalnym zaskoczeniem. Na szosę pojadą też trzy dziewczyny. Kasia Niewiadoma, Agnieszka Skalniak-Sujka i Marta Lach. Bardzo sympatyczne dziewczyny, całkiem mocne. Mają za sobą dobry sezon, dobre ściganie również w poprzednim sezonie. Także ja trzymam kciuki, na pewno jeżeli tylko będę miał możliwość, to będę wyścig dziewczyn oglądał. A oprócz tego oczywiście tradycyjnie mam jeszcze reprezentację na torze. Tam chłopaków i dziewczyn z Polski będzie w sumie aż 7. Co ciekawe, tu z naszego podwórka pojedzie Alan Banaszek nas reprezentować. Również w MTB mamy po jednym zawodniku i zawodniczce. W dziewczynach reprezentować nas będzie Paula Gorycka, a w chłopakach Krzysztof Łukasik. Tutaj, chociaż Paulę też znam osobiście i wspierałem ją w swoim czasie, dla mnie bardzo miłe jest to, że zawodnikami zapasowymi jest Matylda Szczecińska z WKK, a w chłopakach Karol Ostaszewski, też wychowanek warszawskiego klubu kolarskiego, który przez wiele, wiele lat, ponad 20 wspierałem, także to bardzo miłe widzieć, że młodzież, która miała po 10-12 lat, ma teraz po 20 czy więcej i osiąga tak duże sukcesy, że będzie można oglądać ich na igrzyskach. Zatem trzymam kciuki, żeby nasza reprezentacja na Igrzyskach Olimpijskich pojechała jak najlepiej.